przemyśleń, może jakichś poprawek, natomiast bez poprawek odbyły się obrady i reforma została cała już ogólnie została wprowadzona dosłownie w miesiąc. Konsultacji nie było, wszyscy eksperci wypowiadali się negatywnie co do tej reformy i jak jeszcze wcześniej, może półtora roku temu, rzeczywiście Polacy mieli różne spostrzeżenia dotyczące gimnazjów. Natomiast po debatach, które zorganizowaliśmy z Platformą Obywatelską i po ciężkiej pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego, NGO-sów, ekspertów, ludzie, czy Polacy zrozumieli, na czym polegają te gimnazje i po co one zostały wprowadzone. Otóż gimnazja wydłużyły nam naukę ogólną z lat 8 do lat 9. I dzięki temu młodzi ludzie byli lepiej wykształceni, co ma swoje odbicie w różnego rodzaju raportach, między innymi w badaniach przeprowadzonych przez OECD, w badaniach PISA, gdzie w 1999 roku, kiedy zostały wprowadzone gimnazja, Polska była na ostatnich miejscach, jeśli chodzi o umiejętności 15-latków. A badania, które były robione w 2015 roku i późniejszych, pokazują, że nasza młodzież jest na czwartym miejscu, na trzecim miejscu. I właśnie powodem tego są gimnazja, czyli wydłużenie tego roku nauki ogólnej. Ale reforma edukacji nie wiąże się tylko i wyłącznie z tym skróceniem nauki ogólnej, wiąże się również ze zmianami programowymi. No i też nie trudno się domyślić, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie zmieniało, czy chce zmienić podstawy programowe. Oczywiście narodem, który jest mniej wykształcony, słabiej wykształcony, jest łatwiej zarządzać. To już jest stara bolszewicka metoda. Zresztą ostatnimi ludźmi, którzy likwidowali gimnazja w Polsce, byli komuniści. I bardzo podobne działania dzisiaj prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Ale oprócz podstaw programowych, które zostały obśmiane przez wszystkich ekspertów, należy też wskazać na duże zmiany, jeśli chodzi o same kadry, o nauczycieli. Dlatego, że nauczyciele, pomimo tego, co mówi pani minister, będą tracili pracę. I nie jest tak, że jeszcze się znajdą dodatkowe miejsca pracy. Albo że likwidacja gimnazjów będzie, czy ze zlikwidowanych gimnazjów nauczyciele przejdą do podstawówek albo do liceów. Nauczyciele są zatrudniani najczęściej na połowę pensu, więc dyrektorowi czy samorządowi nie będzie się opłacało zatrudnić kolejnego nauczyciela, tylko po prostu wydłuży to pensum, zwiększy to pensum nauczycielom, którzy są aktualnie w szkole. No, oczywiście największą bolączką i tak naprawdę cała odpowiedzialność została zrzucona na samorządy. I dzisiaj, jeżeli na przykład dla młodzieży, może nie no, miejsce to się na pewno znajdzie, natomiast będą musiały chodzić na kilka zmian. I za wszystkie na przykład obciążenia w 2019 roku, w sytuacji, w której w liceum będą dwie klasy pierwsze, czyli nie 350 tysięcy dzieci, tylko 700 tysięcy dzieci. I oni będą chodzili, jedna klasa będzie szła przez trzy klasy, a druga równoległa będzie szła przez cztery klasy. Ci ludzie później spotkają się też na studiach. Będzie problem z rekrutacją. Za te wszystkie rzeczy, za niedostosowanie budynków dla gimnazjalistów, bo będą musieli przyjść do podstawówki, będą odpowiedzialne oczywiście samorządy. Bo kto podczas wyborów będzie myślał, że to jakaś pani minister Zalewska, która najprawdopodobniej zostanie zdymisjonowana, albo jakaś pani premier Szydło, która mówi, Polki i Polacy dostali 500 zł. Nikt nie będzie obciążał ich winą za taką sytuację. Winą zostaną obciążeni radni, burmistrzowie, prezydenci i wójtowie. No i najłatwiej oczywiście tak będzie, dlatego że też nie da się ukryć, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu no nie ma tych burmistrzów, ma ich mniejszość. Największym w ogóle miastem, w którym rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to jest Nowy Sącz, w wielkości 44 miejsce, jeśli chodzi o wielkość miast. Więc ten atak na samorządy,
jest notoryczny, a tutaj najbardziej on się odkryje właśnie przy reformie edukacji. My mówiliśmy dawno o tym, że absolutnie, jeśli chodzi o reformę szkoły, szkoła potrzebuje reformy, ale w inny sposób. W sposób taki dofinansowanie samorządów, żeby nie zwalać na nich wszystkich kompetencji i wszystkich całej odpowiedzialności i jeszcze żądać do tego, żeby oni wszystko to finansowali i nie dać ani grosza na to, jak wygląda dzisiejsza reforma edukacji. Polega na tym, żeby kształcić nauczycieli, żeby robić mniejsze klasy, żeby lepiej wyposażać szkoły. To są rozwiązania edukacyjne na miarę Europy, żeby cyfryzować szkołę. I właśnie my, Platforma Obywatelska ma to wpisane w swój program i również realizowała to przez wiele lat, szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę szkół. I postanowiliśmy wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, partiami opozycyjnymi i parlamentarnymi, i pozaparlamentarnymi zbierać podpisy pod referendum dotyczącym oświaty. I jak na wstępie powiedziałam, kiedy Polacy półtora roku temu myśleli inaczej o gimnazjach, to teraz po debatach i po zabraniu głosu przez środowiska zupełnie zmienili zdanie. I dzisiaj co trzeci wyborca Prawa i Sprawiedliwości jest przeciw reformie edukacji. Zbieraliśmy 910 tysięcy podpisów i referendum, my żądamy referendum. Prawo i Sprawiedliwość, pani premier Beata Szydło codziennie miała na ustach, że będzie słuchała Polaków, że będzie organizowała referenda, będzie w każdej kwestii ważnej dla Polaków pytała i żadnego wniosku obywatelskiego nie odrzuci. Mieliśmy pierwszą sytuację, kiedy przyszedł projekt ustawy dotyczący aborcji. To przyjęli Ordo Iuris, a liberalnego nie przyjęli. Natomiast teraz my naprawdę żądamy tego, żeby referendum się odbyło. To jeszcze krótko o tych młodych ludziach, może żebyśmy nie pominęli, chociaż na sali są generalnie przedstawiciele starszego pokolenia. Mówiłem o sobie. Pani poseł, to może powrócimy do tego tematu. Ja tylko chciałem dwie takie drobne uwagi. Myślę, że zauważyli już Państwo, że pani poseł jako absolwentka gimnazjum może być naprawdę przykładem bardzo dobrze wykształconej osoby. I myślę, że jeszcze dzisiaj nie raz da dowód. A wracając do wspomnianego przez panią poseł Nowego Sącza, to pan poseł Andrzej Czerwiński, jeżeli się nie mylę, przez dwie kadencje był prezydentem tego pięknego miasta i teraz rozumiecie Państwo, że ma doświadczenie nie tylko związane z branżą energetyczną, ale także i z samorządem. W wielu kwestiach mógłby podzielić się swoim doświadczeniem. Ale ponieważ według mnie najbardziej specjalizuje się w energetyce, to takie pytanie dla każdego obywatela, co jest ważniejsze? Co jest ważniejsze dla nas, czy cena energii, którą płacimy, czy przychody firm energetycznych i czy te dwie z pozoru rozbieżne kwestie można połączyć. I jeszcze, jeżeli będzie PC można, to czy są takie sygnały, według których możemy sądzić, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Czerwiński. Bardzo dziękuję. Tak, na siedząco, jeśli można, bo...